W tym odcinku zabierzemy Was do krainy poskręcanych rurek, szkła i wody. Zainteresowani? No to oglądajcie dalej. Jeśli nie macie planów na weekend, to zapraszam Was do Gliwic. Tam, w parku Fryderyka Chopina, znajduje się miejska palmiarnia, która powstała w 1924 roku. Dojazd do palmiarni jest niemal bezproblemowy, gdyż znajduje się ona nad trasą średnicową. W tygodniu możecie napotkać delikatny brak miejsc uwagi na znajdujący się obok Instytut Onkologiczny, natomiast w weekend nie powinno być problemu. Cała palmiarnia obejmuje aż 2000 m2 i jest podzielona na 5 pawilonów tematycznych. Pierwszy pawilon to pawilon, który obejmuje rośliny użytkowe. Drugi pawilon to rośliny egzotyczne. Trzecim pawilonem z kolei jest pawilon historyczny, a w czwartym znajdziecie całą masę różnorodnych sukulentów. Możecie w nim zobaczyć również pieszczotliwie nazwany fotel teściowej. Od 2012 roku został dobudowany i udostępniany do zwiedzania piąty pawilon i jest to pawilon akwarystyczny.
Zwiedzanie odbywa się poprzez spacer po dolnej części palmiarni, natomiast powrót odbywa się chodnikiem podwieszonym pod dachem i macie w tym momencie do dyspozycji przepiękny widok na roślinę z góry. Biorąc pod uwagę nadchodzącą jesień oraz coraz zimniejsze dni, przypuszczam, że wybór takiego pomieszczenia, takiej palmiarni ze stałą, gorącą temperaturą przyda się niejednemu z Was. Zresztą, co będę dużo mówił, pojedziecie, zobaczycie, sami ocenicie. Do następnego filmu, cześć!